Stanisławie Leszczyńskim i jego epoce z młodzieżą dyskutować będą profesor Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusz Cegielski, specjalista od dziejów XVIII-wiecznej Europy, autor m.in. podręcznika do historii dla klas drugich licealnych oraz książki Rozbiory Polski. I profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Jacek Staszewski, znawca epoki saskiej, autor monografii o Augustie III w Wettinie. Stanisław Leszczyński był swoistym rekordzistą. 3 razy piastował godność królewską. 2 razy został królem Polski. W 1705 roku koronował się na króla polskiego i w 1733 roku. Dokonywał żywota na emigracji z tytułem królewskim w księstwie Lotaryngii i Baru, chociaż bez żadnej realnej władzy i realnych środków. W jego bardzo długim, bo 89-letnim życiu, jak w soczewce, skupiła się wielkość i małość epoki. Kiedy się urodził we Lwowie w 1677 roku i w okresie jego dzieciństwa, Rzeczpospolita Polsko-Litewska była jeszcze potęgą europejską. Była potęgą pod berłem króla Jana III Sobieskiego. Kiedy umierał z początkiem 1766 roku, Rzeczpospolita była cieniem swojej dawnej wielkości. Ten człowiek zrobił wiele złego i wiele dobrego. Zawinił, ale z jego właśnie środowiska wyszły pierwsze impulsy odnowy. Leszczyński żył w 3 epokach, bo zaczął w epoce pełnego sarmatyzmu, rozwijającego się baroku, skończył w rozkwicie oświecenia. A w międzyczasie Europa zmieniła się tak dalece, że trudno nawet może wyznaczyć jakąś granicę, kiedy ta Rzeczpospolita stawała się cieniem samej siebie, bo prawda o wielkości Rzeczypospolitej z czasów Sobieskiego to tylko przecież bardzo silne przywiązanie nas Polaków do wielkości państwa polskiego kiedyś w przeszłości. Właśnie w czasie, kiedy rodził się Stanisław Leszczyński, Polska wchodziła w okres głębokiego kryzysu. I to nie kryzysu na arenie międzynarodowej, tylko właśnie wewnętrznej. I właśnie całe życie Leszczyńskiego jest odbiciem tego trwającego prawie 100 lat kryzysu, który doprowadził państwo polskie do katastrofy rozbiorów. A więc oczywiście Leszczyński przeżył to, ma w swoim życiorysie wpisane te wszystkie wydarzenia. I tak jak pan powiedział, faktycznie w wielu uczestniczył jako zły duch, ale także w wielu jako ofiara. Otóż powiada się, że to, że Leszczyński w pierwszej fazie wojny północnej poparł Karola XII, to, że zgodził się niejako z jego rąk przyjąć koronę polską, było przyczyną wojny domowej w Polsce, rozłamu, prawda? Bo gdyby społeczeństwo stało przy Augustie II, bez względu na to, co społeczeństwo myślało o tym władcy, to na pewno by do takiego tragicznego upadku Rzeczypospolitej nie doszło, prawda? Z drugiej wszakże strony można powiedzieć, że znakomicie wykorzystał koniunkturę polityczną, jaka nastała po zakończeniu wojny północnej. Wykorzystał politykę francuską tworzenia tak zwanej bariery wschodniej, a więc takiego, można powiedzieć, satelickiego kręgu, czy sojuszniczego kręgu państwa, więc Szwecji, Rzeczypospolitej i Turcji, jakby odgradzającego Francję od sojuszu dworów cesarskich, prawda, od tego sojuszu austriacko-rosyjskiego. Wykorzystał również to, że społeczeństwo zmęczone było rządami Augusta II, nieustannymi utarczkami z tym władcą, właśnie oskarżeniami, że dąży on do absolutum dominum, prawda? I kiedy w 733 roku, w nastrojach takich bardzo ksenofobicznych, szlachta wybierała
no już po raz drugi Stanisława Leszczyńskiego na tron polsko-litewski, to wtedy ona rzeczywiście tego bardzo chciała, prawda? I w tym momencie był to człowiek pożądany, oczekiwany, prawda? Tutaj jego zwycięstwo było, było autentyczne. No ale cóż, okazało się, że sojusznik zawiódł, prawda? Francja, która powinna była udzielić efektywnej pomocy militarnej, prawda? Temu swojemu protegowanemu nie udzieliła. Leszczyński gra rolę polityka, który sądzi, że przyciągając do siebie swoich przeciwników politycznych, tych, którzy popierali dotąd Augusta II, zyska olbrzymie stronnictwo. Nic nie uzyskał, stracił tych, którzy dotąd przy nim stali opoką, kamieniem, murem. Te wszystkie wydarzenia będą się przeplatały aż do tej drugiej elekcji w roku 1733. Kiedy doszło do faktu zupełnie niezwykłego, mianowicie Sejm Konwokacyjny, który miał tylko zamykać panowanie Augusta II, przemienił się właściwie w Sejm Elekcyjny. Tam powiedziano, kogo chcemy królem, z kim chcemy tutaj rządzić, kogo nie chcemy. Czyli po prostu określono, trzeba było tylko wstawić tam, gdzie były kropki Stanisław Leszczyński i wszystko było już załatwione. To był król Piast i myślę, że patrzono na niego z pewną pobłażliwością. I być może to powoduje właśnie, może to cały czas w nas gdzieś drzemie, że dla niego zachowujemy, jakby przymykamy oko na pewne czyny, być może właśnie jesteśmy bardziej pobłażliwi, czy aby nie, tak? No ale królem to on właściwie Polski nigdy nie był. No, w momencie, kiedy pierwszy raz otrzymał koronę, no to była wojna, prawda, i nie mając własnej siły militarnej nic nie znaczył, prawda, był tylko takim doradcą króla Karola XII, doradcą w takim stopniu, w jakim Karol go chciał słuchać, prawda, kiedy go powtórnie wybrano na tron Polski, no musiał natychmiast, prawda, uchodzić, uciekł do Gdańska i tam oczekiwał na pomoc francuską, która oczywiście nie nadeszła, więc trudno w ogóle oceniać jego panowanie, prawda, w Polsce. Ale jeżeli możemy go oceniać, to tylko na podstawie tego, co było we Francji, znaczy co było w Lotaryngii i Barze, bo czy to było we Francji, czy w Rzeszy Niemieckiej, to właśnie sprawa jest skomplikowana. Uporządkujmy fakty z życia Stanisława Leszczyńskiego. Pochodził z wpływowego senatorskiego rodu magnatów wielkopolskich i w młodości był jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. W wieku 22 lat był już wojewodą poznańskim. Młody senator szybko wpadł w wir wielkich wydarzeń międzynarodowych związanych z wojną północną. W początkach wojny król Szwecji Karol XII bez oporu zajął Warszawę, głosząc, że chce wyzwolić Polaków od haniebnych rządów króla Sasa. Jako gorący zwolennik Szwedów, Leszczyński odegrał znaczącą rolę w zorganizowaniu Konfederacji Warszawskiej, która ogłosiła detronizację Augusta II. W 1704 roku z łaski Karola XII został wybrany królem Polski. Jednak większość szlachty nie uznała jego elekcji. Główny przeciwnik Szwedów, car Piotr I, wykorzystał skłócenie szlachty rozdartej między Sasa i Lasa, stopniowo zajmując ziemię Rzeczpospolitej. Myślał nawet o narzuceniu Polsce własnego kandydata do korony. O dalszych losach tronu, a więc i Leszczyńskiego, zadecydować miały działania wojenne. Karol XII wyparł wojska rosyjskie z terenu Rzeczpospolitej i wkroczył do Rosji, gdzie w bitwie pod Poltawą poniósł druzgocącą klęskę. Pozbawiony wsparcia szwedzkiego, Leszczyński nie miał szans utrzymania się na polskim tronie i musiał uchodzić z kraju. Tułał się po Turcji, Szwecji i Alzacji. Los politycznego bankruta odmienił się, gdy jego córka Maria została żoną króla Francji, Ludwika XV. Na wieść o tym mariażu Leszczyński podobno zemdlał z wrażenia. Znowu zaczął liczyć się na arenie międzynarodowej. Gdy w 1733 roku zmarł August II, Leszczyński w przebraniu kupca przybył z Francji do Warszawy. Zebrana na polu elekcyjnym na woli szlachta entuzjastycznie okrzyknęła go królem. Cóż za losów odmiana, pisał historyk. Stanisław Leszczyński w 1704 roku narzucony przez Szwedów, bezwolne narzędzie obcej potencji, i Stanisław Leszczyński w 1733 roku, reprezentant ducha narodowego, najzdrowszego pędu narodu do utrzymania niezawisłości państwa. Pod naciskiem Rosji garstka szlachty wybrała królem Augusta III Sasa. Leszczyński schronił się w Gdańsku za umocnieniami jednej z najpotężniejszych twierdz korony. Bezskutecznie czekał na pomoc Francji. Miasto oblegane przez wojska rosyjskie skapitulowało po 145 dniach obrony.
Król Stanisław Leszczyński musiał ponownie uchodzić z kraju, chroniąc się na terenie Prus. Do Polski już nie wrócił. W 1736 roku podpisał akt rezygnacji z korony Rzeczpospolitej. Ostatnie 30 lat swego burzliwego życia spędził we Francji jako książę Lotaryngii i Baru. Zasłynął tam jako mecenas sztuki, głównie architektury, a także jako pisarz polityczny. Przez wiele lat jemu przypisywano autorstwo traktatu Głos Wolny, Wolność Ubezpieczający, postulującego głęboką naprawę Rzeczpospolitej. Był to w każdym razie z pewnością jego program polityczny. Jako władca Lotaryngii, fundator wspaniałego Placu Królewskiego w Nancy, licznych kościołów, Akademii Nauk i inicjator akcji charytatywnych, zasłużył sobie na miano Stanisława Dobroczyńcy. Do końca życia myślał o powrocie na tron Polski. Zmarł w wieku 88 lat wskutek nieszczęśliwego wypadku i pochowany został w kościele Notre-Dame de Bon Secours w Nancy. Profesor Ostworowski dokonał w pewnym momencie głębokiej analizy tekstu, porównując styl, słownictwo Głosu Wolnego z korespondencją prywatną Stanisława Leszczyńskiego. Okazało się w wyniku tych badań, że nie ma najmniejszej szansy na to, aby uznać Leszczyńskiego za autora Głosu Wolnego. I w tym momencie dochodzi do katastrofy. Jedyne, co usprawiedliwiało miejsce Leszczyńskiego, dobre miejsce Leszczyńskiego w historii, padło. Ja bym tutaj się nie zgodziła z panem profesorem, ponieważ... Dobrze. Ponieważ wydaje mi się, że nie musiał tego napisać Leszczyński samodzielnie. Wystarczyło, żeby on dał pewne dyrektywy innym ludziom, którzy mogli to wykonać za niego. Więc myślę, że akurat w tej kwestii Leszczyński nie powinien zasługiwać na takie potępienie. Natomiast ja uważam, że o ile w tej kwestii nie powinien zasługiwać na potępienie, to istnieje jeszcze szereg innych, poważniejszych jego błędów, które należy tutaj uwypuklić. Ponieważ... O. Tak, co pani ma na oczywiście myśli? Jestem gotowa się zgodzić, że człowiek w ciągu całego swojego życia ma prawo do popełniania błędów, ponieważ kształtujemy się przez całe życie, a nie rodzimy się idealnie. Niestety. Na szczęście? No niestety, jeżeli zajmujemy się wielkimi sprawami, to niestety. Natomiast u Leszczyńskiego to, co mnie najbardziej uderzyło, to właśnie był doskonałym teoretykiem. Miał wspaniałe plany, natomiast naprawdę niewiele spośród tych planów udało mu się wykonać z powodzeniem. I teraz niektóre jego postawy były wręcz karygodne. Wchodził w różne układy, na przykład z Turcją, obiecując ziemie należące do Polski, między innymi Ukrainę. Mhm. Z miejscowościami takimi jak Kamieniec Podolski, który wiadomo w jakim stopniu, jak silnie był osadzony w historii naszego kraju. No, trudno mi mówić o takim człowieku, że był patriotą, ponieważ mało tego, nie robił tego dla korzyści Rzeczypospolitej, lecz raczej dla własnych korzyści, dla odzyskania właściwie purpury królewskiej, więc naprawdę trudno mi o nim powiedzieć, trudno mi się o nim wyrażać w samych tylko superlatywach. W tej bardzo bogatej, barwnej galerii postaci pierwszej połowy XVIII wieku, okresu wojny północnej, na tle tych hien, szakali, grzechotników i innych jadowitych stworzeń, to jeszcze Leszczyński się prezentuje całkiem nieźle. Gdybyśmy mieli rzeczywiście dzisiejszymi kategoriami, miarą naszego patriotyzmu oceniać ludzi tamtej epoki, to myślę, że żadna z tych postaci, żaden z tych kierujących polityką ówczesną, no, nie wypadłby dobrze i pewnie każdego byśmy skazali. Ja wyczytałam, że ta informacja o tym, że miał dać Turcji Kamieniec Podolski, to było w czasie rozmów z Hanem w 1713 roku i ta informacja pochodzi od jego wrogów. Także
w jednej z książek na tę biografię Stanisława Leszczyńskiego poddaje się tą wiadomość w wątpliwość, właśnie dlatego, że pochodziła od jego wrogów. Rzeczywiście, robił głupstwa, to co powiedziano o tym tureckim, o tej rozmowie tureckiej. No powiedzmy, że rzeczywiście to wrogowie podali do wiadomości, ale no niestety, no są listy Leszczyńskiego pisane do Fryderyka I, pierwszego króla pruskiego z roku 1705, wtedy został królem, że on chętnie odda Wielkopolskę, byle tylko król pruski uznał go królem Polski. To straszne, to współcześni wywiedzieli się o tym, pisali do siebie. Nieszczęśni Polacy chcą dzielić kraj po to tylko, żeby zaspokoić swoje ambicje. Jak to się właściwie stało, że Karol XII wybrał sobie właśnie Leszczyńskiego na kandydata na polski tron, bo podobno były to przecież dwie zupełnie inne osobowości. No właśnie, tu pani podpowiada, może i dlatego, ale ja myślę, że jeszcze inaczej. To było dwóch młodych wtedy, szalenie ambitnych mężczyzn. Pamiętajmy, jak bardzo młodą i nieznaną na razie postacią na arenie międzynarodowej jest król Szwecji, prawda? Karol XII, prawda, teraz stanie się sławny. To przecież on jest tym lekceważonym gołowąsem, prawda? Przeciwko któremu powstaje międzynarodowy spisek, prawda? Wszyscy myślą, że będą łatwo dzielić ten tort szwedzki, no bo co tam taki Karol XII, prawda? Nastolatek, ledwo. Leszczyński, no też jest młodym człowiekiem, prawda? Ile on ma lat? 27 w momencie, jak pretenduje do tronu polskiego, prawda? Dwóch młodych, no takich, można powiedzieć, trochę awanturników. No jeden, drugi jest awanturnikiem, więc pod tym względem myślę, że są bardzo podobni. Leszczyński został wskazany przez Karola XII po porwaniu przez Augusta II najpierwotniejszego kandydata szwedzkiego, mianowicie najstarszego syna Sobieskiego, Jakuba. W momencie, kiedy to porwanie nastąpiło, Leszczyński stał na czele Konfederacji Wielkopolskiej, a więc miał za sobą szlachtę dwóch najważniejszych województw koronnych. Ponieważ Sapiehowie, którzy dominowali na Litwie, byli już po stronie Karola XII, jedynym kandydatem do tronu rzeczywiście mógł być tylko Leszczyński, ponieważ za nim stała realna siła polityczna, to jest szlachta. To, że Leszczyński był człowiekiem rzekomo bez charakteru i to miało odpowiadać Karolowi XII, jest to jedna z tych legend, która miała usprawiedliwić niejako pojawienie się Leszczyńskiego na arenie politycznej. Oto silny, zdecydowany, apodyktyczny młody władca szwedzki, zwycięzca, wybiera sobie jako narzędzie swojej polityki kogoś, kto jest pozbawiony w ogóle wszelkich zalet takich osobowościowych i to miało być przyczyną. Przyczyna miała bardzo polityczny charakter. Leszczyński był w tym momencie jedynym możliwym do wysunięcia kandydatem. Leszczyński nie spodziewał się tego. Leszczyński brał koronę, przysięgając, że ta korona należy się Sobieskim. On ją bierze tylko w depozyt. Niech tylko Sobiescy zostaną uwolnieni, on tę koronę im przekaże. Nie przekazał. Właśnie nie miał zamiaru. Właśnie dlaczego tej korony nie przekazał Jakubowi? No, kiedyś Kazimierz chyba pisał taką ładną piosenkę, śpiewał. Czyżoż to ma fajne życie? Nawet jeżeli się nie ma władzy, ale jest się królem, to jest fajne życie. Czy w takim razie Stanisławowi Leszczyńskiego chodziło tylko o utrzymanie, czy o zdobycie tronu polskiego, czy jakieś głębsze reformy w tych wcześniejszych działaniach politycznych? Przeprowadzanie głębokich reform na pewno nie było ideałem tamtej epoki. To nie w tym rzecz była, żeby robić reformy. To my z dzisiejszego punktu widzenia tak to widzimy, prawda? I my dzisiaj wystawiamy cenzurki różnym postaciom, mówiąc, że one były proreformatorskie. Otóż ideałem tamtych czasów było zachowanie, było utrzymanie. I lepiej to zrozumiemy, jeżeli zobaczymy, że wielki, potężny kraj, prawda, który odnosił wielkie sukcesy, nagle nie tylko zaczął się chwiać, ale stał się jakby zabawką, prawda, w ręku innych monarchów europejskich. Prawda? A więc z takiego punktu widzenia ideałem jest wrócić do dawnej świetności, prawda, wrócić do dawnych dobrych praw. Badania ostatnich 20 lat pewne rzeczy skorygowały. Skorygowały chociażby rzecz najważniejszą związaną z Sejmem Niemym.
moi drodzy, przez Sejm Niemiec 1717 roku został zwołany tylko po to, żeby zatwierdzić wcześniejsze porozumienie między Dworem Królewskim a Konfederacją Tarnogrodzką, przyjęte na początku listopada ubiegłego roku. Poprzez formę Sejmu nadano temu postanowieniu moc prawną. I w związku z tym reformy przyjęte przez Sejm Niemy, które miały być właśnie takim dowodem upadku państwa polskiego, były najważniejszymi reformami przyjętymi przez Sejm kiedykolwiek, aż do czasów Sejmu Czteroletniego. Pakiet tych spraw był tak duży, miały one tak podstawowy charakter, że przysłoniły właściwie wszystkie postanowienia sejmowe z lat ubiegłych, ponieważ tam pojedyncze jakieś rzeczy robiono, tutaj pewne rzeczy rozwiązano kompleksowo. Nad tym Sejmem ciąży znowu legenda o tym, że Rosja udzieliła gwarancji temu Sejmowi, postanowieniom Sejmu. Żadnych gwarancji nie było. 10 lat później dopiero w Rosji pojawiła się teza, która miała usprawiedliwić pewne posunięcia polityczne w stosunku do Rzeczypospolitej, że Rosja się uważa za gwaranta postanowień Sejmu Niemego. Ale w 717 żadnej gwarancji nie było, dopóki Piotr I o żadnej gwarancji nie było mowy. Przeczytacie w każdym podręczniku, nawet w znakomitym podręczniku pana profesora Cegielskiego z historii nowożytnej, że wojna północna zakończyła się w Nystad w 1721 roku. Ona zakończyła się dla Rosji, Szwecji i Prus. Dla Polski i Saksonii nie zakończyła się. Saksonia i Polska znajdowały się w stanie wojny ze Szwecją aż do końca lat 20. W 28 roku udało się zawrzeć traktat pokojowy Saksonii ze Szwecją. W 32, właśnie rok przed śmiercią Augusta II, między Rzeczą Pospolitą a Szwecją. Jaki był tego skutek? Otóż przez 10 lat żadne państwo europejskie nie wychodziło w żadne układy ani z Saksonią, ani z Polską, ponieważ obawiało się, że to państwo będące w stanie wojny ze Szwecją będzie zagrożeniem dla jego własnych interesów. Leszczyński potrafił wznieść się ponad podziały polityczne i ponad własną niesuwerenną pozycję. Jako elekt i król Polski dwukrotny no nie mógł uznać władzy Stanisława Augusta Poniatowskiego, która notabene no pochodziła od jego przeciwników politycznych. I było sprawą wielkiego napięcia w stosunkach międzynarodowych to, że Francja nie uznała Stanisława Augusta jako króla polskiego. Otóż zachował się list pisany własnoręcznie przez Stanisława Leszczyńskiego. List wstrząsający, bo pisany przez umierającego starca. Manu proprio, on własną ręką pisze taki prywatny list, bo nie może napisać oficjalnego listu. Prawda, ale pisze prywatny list do Stanisława Augusta Poniatowskiego, w którym gratuluje mu wyboru na króla polskiego i niejako no, daje do zrozumienia, że on jako Stanisław Leszczyński aprobuje jego władzę. Stanisław Leszczyński koronował się w Warszawie. Wtedy powstało powiedzenie, że ten z królów, którzy koronują się w Warszawie, straci koronę przed upływem swojego życia. Tak stało się z Leszczyńskim, tak stało się z Stanisławem Augustem Poniatowskim. W związku z tym mam zawsze wątpliwości, czy o Leszczyńskim należy myśleć jako o królu, czy jako o postaci tego długiego okresu jego życia, tych epok, w których żył, z którymi musiał się kontaktować, dopasowywać do nich i jednak coś robić. Tak jak w końcu życia zrobił dużo. I ten okres na pewno pozostaje i w historii Francji, i w historii Polski momentem ważnym po dzień dzisiejszy. Z całą pewnością. Mógłby być jakimś takim symbolem pewnego europejskiego myślenia i działania.